13 października 92 roku. Tę datę zapamiętają wszyscy kibice w Bydgoszczy. Tak witaliśmy drużynowego mistrza Polski. Bydgoski Klub Sportowy Polonia po 21 latach sięga po tytuł najlepszej drużyny w kraju. Wspaniała, cudowna bydgoska publiczność. Tydzień temu w Gdańsku, w Zielonej Górze i w Gorzowie, we Wrocławiu i w Lublinie, na dobre i na złe, była ze swoimi zawodnikami. To był festyn, to była wielka radość. To było też uhonorowanie Zdzisława Sosnowskiego. 40 lat przepracował w Ilustrowanym Kurierze Polskim. Bohaterowie na samochodach Coca-Coli przybyli przed główną trybunę. Radości nie było końca. Publiczność po powitaniu odchodzi na swoje miejsca i bawi się na trybunach. Prezydent miasta wręcza puchar za drużynowego mistrza Polski w tym sezonie. 13 bohaterów usłyszało od publiczności 100 lat. Jeden Andy Smith nie mógł przybyć. Natomiast niemiłą niespodzianką było przysłanie drugiego garnituru z Wrocławia, Grzegorza Malinowskiego, Zenona Zakrzewskiego, Macieja Szczekota, Tomasza Kobrynia, Arkadiusza Kopijaja i Mirosława Sakowskiego. A bydgoszczanie z Tomaszem Golobem, Tomaszem Kornackim, Jackiem Golobem i Zdzisławem Ruteckim, Jackiem Woźniakiem i Samem Ermolenko oraz Waldemarem Cieślewiczem i Romanem Matouszkiem przystąpili do tego meczu, a właściwie do zabawy z zawodnikami Sparty Aspro Wrocław. To są ludzie niewidoczni. Oni są w parkingu, oni nie oglądają spotkań. Mamy swój drink bar, ale najpierw zawody sportowe, które muszą zakończyć kolejkę. Odjeżdżają spod trybuny. Z pucharami, z nagrodami, z pięknymi kwiatami. Ciągle owacyjnie witani przez bydgoską publiczność. Zdyscyplinowaną, najlepszą w Polsce. Sam Ermolenko, Tomasz Golo. I pozostałych 11 przyczyniło się, że rozpoczął się wielki festyn. A w pierwszym wyścigu startują Grzegorz Malinowski, Tomasz Golob, Zenon Zakrzewski i Tomasz Kornacki. Tomasz Golob i Tomasz Kornacki. Szeroko Grzegorz Malinowski na trzecim miejscu. Ogromne odległości. Tomasz Golob, Tomasz Kornacki i Grzegorz Malinowski. Niezagrożeni. Ogromny, długi, żużlowy sznurek. Ale czy wynik tego meczu jest ważny? Wszyscy przyszli się bawić. Oglądać właśnie jego. Tomasza Goloba. Tomasza Kornackiego. Zwyciężamy w tym pierwszym wyścigu 5-1. A na starcie zobaczymy Jacka Goloba, Macieja Szczekota, Zdzisława Ruteckiego i Tomasza Kobrynia. Jacek Golob, został Zdzisław Rutecki,
Spojrzał w dół. I jest trzeci. Na drugim miejscu Szczeko. Ale już Zdzisław Rutecki jest drugi. Jacek Golob daleko z przodu. I on zwycięża w tym drugim wyścigu przed Ruteckim i Szczekotem. Na starcie w trzecim wyścigu zobaczymy Arkadiusza Kupijaja, Jacka Woźniaka, Mirosława Sakowskiego i sama Ermolenkę. I już bydgoszczanie na czele. Sam Ermolenko i Jacek Woźniak. Sam Ermolenko i Jacek Woźniak. Goście daleko z tyłu. Jako że dużej walki nie była, właściwie tylko pomiędzy sobą bydgoszczanie walczyli o punkty, pozwoliliśmy sobie właśnie w tym meczu o skracanie poszczególnych biegów. Sam Ermolenko, Jacek Woźniak i sam Ermolenko. Walczą bydgoszczanie między sobą, a właściwie pokazują się swojej publiczności. Pokazuje się swojej publiczności mistrz Polski 92 roku. Sam Ermolenko przed Jackiem Woźniakiem i Arkadiuszem Kupijajem. Sakowski biegu nie ukończył, albowiem zdefektował motocykl. Zdzisław Rutecki, Zakrzewski, Jacek Golob i Grzegorz Malinowski. I już bydgoszczanie na czele. Jacek Golob przed Ruteckim. Na trzecim miejscu Grzegorz Malinowski. Nie bydgoszczanie. Nawet przez moment. Ten czwarty wyścig wygrywają również 5-1. Jacek Golob przed Zdzisławem Ruteckim i Grzegorzem Malinowskim. A w piątym wyścigu startują Kobryń, Ermolenko, Szczekot i Jacek Woźniak. I już bydgoszczanie na czele. Sam Ermolenko i Jacek Woźniak. Szeroko Jacek Woźniak. Ermolenko przy krawężniku. Jadą parą, jakby to chodziło o mistrzostwa parowe Polski. O mistrzostwo świata w parach. Teraz Ermolenko na dużym. Przy krawężniku Jacek Woźniak. Przecież jeżdżą ze sobą jeden sezon, a rozumieją się, jakby Ermolenko w Bydgoszczy był kilka lat. Ermolenko i Jacek Woźniak. A goście daleko, daleko z tyłu. Jacek Woźniak. I sam Ermolenko. I zwycięża Jacek Woźniak przed samym Ermolenko i Tomaszem Kobryniem. Dziękuję sobie za wspaniałą zabawę, bo była to zabawa dla bydgoskiej publiczności. A w szóstym wyścigu startują Tomasz Golob, Tomasz Kornacki już na cele. Kupija i Sakowski ze strony Sparty Aspro. Daleko, daleko zostali z tyłu. Tomasz Golob. I jego imiennik Kornacki. Obydwaj młodzieżowcy. Golob przed Kornackim. Szósty bieg, szóste podwójne zwycięstwo. W siódmym wyścigu startują Jacek Woźniak, Grzegorz Malinowski, sam Ermolenko i Zakrzewski. Woźniak i Ermolenko. Ermolenko. I Woźniak. I swoją pokazową jazdą. Blisko siebie. Bawią tak licznie zgromadzoną publiczność. W poprzednim wyścigu
Niby lepszy był Jacek Woźniak. Teraz o troszeczkę lepszy Sam Ermolenko. Ale przecież oni się bawią. Oni bawią publiczność. Oni potrafią się bawić w żużel. A w parkingu odbierają nagrody ufundowane przez Coca-Colę. Po każdym biegu były im wręczane. A teraz zwróćcie Państwo uwagę na wyścig ósmy. Niespotykane. Sparta, Aspro na 30 metrze i dopiero ruszają bydgoszczanie. Waldemar Cieślewicz i Tomasz Golow. Waldemar Cieślewicz staje. Defekt motocykla. Niespodzianka. Powtórka. Tomasz Golow zostaje z tyłu. Dopiero rusza. Goni Malinowskiego i Kobrynia. Bawią się żużlowcy. Tomasz Golow. Dostosował się również do tego, że jest mistrzem. I chcę rozbawić publiczność, która przybyła tak licznie, aby fetować zwycięstwo w tym sezonie. Grzegorz Malinowski i Tomasz Golow. Tak jadą, jakby byli z jednego klubu. I już nie. Już Tomasz Golow. Grzegorz Malinowski na drugim miejscu. Daleko z tyłu Kobryń, ale przywozi punkt dla Sparty Aspro i ten bieg kończy się remisem. A w przerwach występował sympatyczny zespół Coca-Coli. W dziewiątym wyścigu startują Sakowski, Jacek Golow, Kupija i Rutecki. Zdzisław Rutecki. Jacek Golow na drugim miejscu, trzeci Kupijaj. Rutecki, Jacek Golow. Kupijaj i Sakowski. Ale oni daleko, daleko za Bydgoszczanami. Zdzisław Rutecki. I Jacek Golow. Senior zespołu. Na prowadzenie wyszedł Jacek Golow. Zdzisław Rutecki. I wrocławianie Kupija i Sakowski. Kolejne 5-1 dla Bydgoszczan. A publiczność bydgoska dalej się bawi na tym festynie. Kornacki, Kobryń, Woźniak i Malinowski. Kornacki, szeroko Jacek Woźniak, ogromna prędkość. I ogromna przewaga nad zawodnikami z Wrocławia. Jadą parą, oglądają się. A przecież tam nikogo nie ma. Jadą tylko dla publiczności. Tą jazdą parą dziękują tej publiczności. Bez przeciwników. Pokazują, jak jeździ się zespołowo. A jeździli dla wspaniałej bydgoskiej publiczności. I tej fali na stadionie, w której udział brali wszyscy, nawet władze miasta i województwa. Bawiliśmy się wszyscy wspaniale. A w 11 wyścigu wystartowali Rutecki, Sakowski, Tomasz Golow i Kobryń. I ponownie bydgoszczanie na czele. Tomasz Golow przed Zdzisławem Ruteckim. Trzeci Sakowski.
Na jednej i drugiej prostej Tomasz Golob podnosi maszynę. Prowadzi jedną ręką i przywozi ze Zdzisławem Ruteckim kolejne 5-1. Ermolenkę zastąpił Matouszek. Razem jedzie z Jackiem Golobem, który szeroko, bardzo szeroko wyprzedza w tej chwili Matouszka. Z tyłu pozostali Zakrzewski i Kupijaj. Bydgoszczanie jazdą między sobą, walką między sobą, dziękują publiczności i bawią nas. Podwójne 5-1. A w parkingu Roman Matouszek otrzymuje kasetę od Fundacji Polonia Speedway i Przedsiębiorstwa Studio. Sakowski, Kornacki, Kupija i Woźniak startują w wyścigu 13. Jacek Woźniak i Tomasz Kornacki. Przecież inaczej być nie może. Goście zespół bardzo młody. Tylko Grzegorz Malinowski bardziej doświadczony. Pozostali licencje mają od kilku tygodni. Bydgoszczanie, traktując poważnie publiczność, jeżdżą bardzo ostro i wygrywają. Jacek Woźniak przed Kornackim. Kobryń, Matouszek, Malinowski i Jacek Golob. I Jacek Golob szeroko, przed Romanem Matouszkiem, blisko siebie. Grzegorz Malinowski, jedyny, który stara się utrzymać przy Bydgoszczanach. To już jego szósty wyścig, ale tylko trzeci. Wygrywamy ponownie 5-1. A przed nami ostatni wyścig o drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie 92 roku. Zakrzewski, Rutecki, Kupija i Tomasz Golob. Rutecki przy krawężniku, Golob bardzo szeroko, ale bardzo szybko. Tak podążają do mety. W Gdańsku wydawało się, że 72-18 to najwyższy wynik, ale jeżeli tak się skończy ten wyścig, to następny rekord należy do polonistów. Tomasz Golob, Zdzisław Rutecki. Daleko, daleko z tyłu, jakże sympatyczni młodzi zawodnicy z Wrocławia, Kupijaj i Zakrzewski. A bydgoszczanie dziękują publiczności. Wygraliśmy wysoko, bardzo wysoko. A tak świętowaliśmy w Bydgoszczy. Wielki festyn trwał bardzo długo. Jeszcze raz, niech żyją nam.